Słuchajcie widzowie, w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie chociażby o tym, jak GeForce Games leci w kulki. Oczywiście abstrahując od tego, że nagle nie są powiązani z Valve Corporation po materiale Konopskiego, a co ciekawe, jeszcze tutaj zrobiłem analizę, zrobiłem tak zwany VAR. Jesteście w stanie zaobserwować na aktualnym załączonym ekranie, że przed materiałem Konopskiego, czyli 25 października, oczywiście korzystałem z Rafikosa, czyli mojego ulubionego youtubera inwestycyjnego, który reklamuje oczywiście super strongę w postaci GeForce Games, 2018-2024, zero tam wzmianki widzę w tym prawym dolnym rogu, jeżeli chodzi o to, że nie są powiązani z Valve Corporation, ale na spokojnie. No ale zobaczcie też zresztą, co Konopski powiedział. I dlaczego akurat ta firma nie boi się konsekwencji, tak jak inne strony? Nie wiem, choć się domyślam. W regulaminie jest zapis prawa własności. Administrator posiada autorskie prawa majątkowe i prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego i pozostałych treści zamieszczanych w serwisie internetowym, albo stosowne licencje do korzystania z nich. Czyli ta firma z Katowic sugeruje, że posiada prawa autorskie nie tylko do skinów, ale też licencje od takiego giganta, jakim jest Valve. A może zaraz się dowiemy, że tak naprawdę Valve mieści się w tym bloku w Katowicach. Mają rozmach, nie. Wszystkie podobne strony jasno informują, że nie są powiązane z Valve, ale akurat ta mieszcząca się w budynku mieszkalnym w Katowicach mówi, że ma. I szczerze bym się nie zdziwił, jakby jakiś urzędnik serio w to uwierzył, że jednoosobowa firma z Katowic jest dystrybutorem albo posiada oficjalną licencję Valve na urządzanie gier hazardowych z ich skinami, bo jak widać chyba Przelewy24 uwierzyły, że GeForce Kings jest twórcą czy dystrybutorem tych skinów, no bo są tam podpięci. A w regulaminie mają, że trzeba być twórcą bądź dystrybutorem skinów, którymi się operuje, żeby można było ich podpiąć. A co do argumentacji tych wszystkich Evronów, którzy próbowali wam wkręcać, że przecież GeForce Kings to jest mega legitna strona, bo ona jest w końcu z Polski, to oni tak samo jak Keydrop według regulaminu nie gwarantują wam skinów, które wylosujecie. Ba, napisał do mnie nawet widz, że jak wylosował tam drogi nóż, to odmówili mu wypłaty, no bo skrzynka była przestarzała i jego cena na stronie była mniejsza niż na rynku Steam. Więc przez błąd, który wynikł z ich strony, mogą wam odmówić wypłaty waszych skinów. No i słuchajcie widzowie, ja tu nie chciałbym nikogo martwić, ale ten błąd, jak to nazwał Konopski, to wcale nie jest błąd, tylko zaraz się zapytacie, bo jak to jest. Już tłumaczę, macie tu nazwę skrzynki, co nie? Wpisujecie sobie agent. Nie ma żadnej skrzynki z agentami na oficjalnej stronie, jeżeli chodzi o ich skrzynki. Ale jak weźmiecie sobie skrzynki od użytkownika i wpiszecie sobie tu na przykład agent, to co się okazuje? Okazuje się, że jest pełno skrzynek z agentami. No i jeden z moich widzów na ostatnich dniach chociażby dropnął sobie agenta ze skrzynki 50% agent, która kosztuje 6,50, jak sami byliście w stanie zaobserwować, co nie? Zjeżdżamy sobie tutaj niżej i widzimy rzeczywiście, że jest 50%. No sami zresztą zobaczcie na załączonym ekranie. 50 na 50. No i mój widz po prostu stwierdził, że to otworzy. Za namową kuzyna, który oglądał bandurę, stwierdził, że sobie otworzą. No i okej, nie, no ogólnie głupia sprawa, tak szczerze, że na podstawie youtubera, który niby wygrywał jakieś tam duże pieniądze za najprawdopodobniej fikowy balans, jakiś młodszy odbiorca stwierdził, że będzie to dobry pomysł, żeby wpłacić te pieniądze. No ale widzicie, do czego to doprowadza. Widzicie, do czego to doprowadza reklamowanie stron, znaczy z lootboxami, tak? Z lootboxami, bo to nie jest hazard. Nie jest hazard. No i co? No i otworzył, dropnął tego agenta i gdzie się problem pojawił? Problem się pojawił w momencie, kiedy GeForce Kings wycenił tego agenta na 9,88. Tak, strona, która teoretycznie według Konopskiego no, posiada jakąś tam licencję na te skiny i na inne rzeczy, no ustaliła cenę 9,88, gdzie na markecie przez ostatni chociażby miesiąc jesteśmy w stanie zaobserwować, że no, nie było bliski, nawet nie był bliski tej ceny 9,88, co nie? 9,88 zł. No i dobra, no i pomyślicie sobie, że okej, okay, wystarczy napisać do supporta i po problemie. Nic bardziej mylnego. Support wyszedł z założenia, że tak, przykro nam, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, to nie my ustalamy ceny. Tak, GeForce Kings nie ustala cen na swojej stronie. Okej? Okay? Ja to kupuję. Skin w momencie dropnięcia go przez ciebie kosztował tyle, ile widzisz w swoim ekwipunku. W sensie oni mają chyba na myśli, że na ich stronie, bo skin w momencie dropnięcia przez widza nie kosztował 9,88 na markecie Steam, no bo przecież jak mają te licencje i inne rzeczy w sumie, ale teraz nie są powiązani z Valve, to już też nie wiem jak to działa. Ciężka sprawa, tu 9,88, tu przez 9,8, no to tak szczerze live tam jak sobie tu kliknę, to te 9,88 może było zauważalne w tamtym roku, zobaczcie. No, tamten rok, ewidentnie tamten rok, a nie ten. No ale dobra, idąc dalej, bo to wiecie, pomyślicie sobie, że okej, okay, no to XD, ale nie. Aby był on dostępny do wypłaty, musi się pojawić w takiej cenie na markecie. Czyli GeForce Skins wychodzi z założenia, że jeżeli skin będzie chciał zostać wypłacony przez danego użytkownika, który go dropnął, to musi kosztować tyle, ile oni go wyznaczyli, za ile oni go w zasadzie tu wyznaczyli, za 9,88. Czyli widz, żeby wypłacić tego agenta, musi czekać, aż on spadnie do 9,88 zł.
to o co tu chodzi? To my dropimy te skiny, czy my nie dropimy tych skinów w sumie, które są na załączonym obrazku, czyli w takim awatarze zachęcający nas do tworzenia tej skrzynki? Ja już się GeForce Skins pogubiłem, tak szczerze. Rafikos, co ty reklamujesz? Ja chciałem tu otworzyć agenta, widz chciał otworzyć agenta i nie może go wypłacić. O co tu chodzi? W ogóle, wiecie co jest w tym wszystkim ciekawe? Ciekawy jest w tym wszystkim chociażby sposób pokazywania jego wartości. Nie jest on od razu pokazany na załączonym obrazku, tylko trzeba najechać na to i dopiero po najechaniu widzimy, jaki tu jest stan na przykład tego Glocka i jaki jest chociażby, jaka jest wartość chociażby tego agenta. No bo wiecie, to, że oni na przykład sobie wstawią tutaj skina z marketu, który jest wyceniany przez Valve, przez rynek Steam na 9, na ile? Na 34 zł, to nie oznacza, że on jest warty 34 zł, tylko on jest warty na GeForce Skins 9,88, ponieważ ktoś zrobił jakąś skrzynkę rok temu i GeForce Skins wyszło z założenia, że nie będą uaktualniać tej ceny, bo czemu by nie? No ale dobra widzowie, no kto ustala te ceny? No tak, nie mamy także wpływu na to, jakie ceny są ustalane na markecie, ponieważ ustala je użytkownik gracz, sprzedający daną skórkę. Czyli chcecie mi powiedzieć, że oni w zasadzie nie są w stanie wypłacić tego skina, ponieważ jest on za drogi na markecie, ponieważ cenę ustalił użytkownik gracz, sprzedający daną skórkę, ale to w sumie oni nie ustalają, ja już się pogubiłem widzowie, wychodzi na to, że jak będziecie chcieli tu otwierać jakieś skiny, to musicie sprawdzać ich wartość, bo mało nawet tego, znalazłem 9 dni temu aktualnioną jakąś skrzynkę z oficjalnych ich skrzynek na stronie i tutaj możemy zaobserwować stan field tested, w ogóle fajnie, że dopiero po najechaniu wyświetla nam się stan, 4257, no i dobra, wchodzę sobie tu na skrzynkę użytkownika. No i tu jest 4673, więc ja już się troszeczkę pogubiłem, ale jak sobie pomyślicie, że to nic, nie? To wchodząc sobie na market i sprawdzając taką samą kosę w stanie oczywiście field tested, jesteśmy w stanie zaobserwować, że ona ma aktualnie buy order najwyższy 4800, a sprzedała się tak, za 5000, za 4900, za 5400, za 5400, za 4600. Podsumowując cały materiał widzowie, ja na waszym miejscu nie korzystałbym z tego typu stronek, czy jest to scam, teoretycznie chcą wam dać jakąś rzecz równowartości 10 zł, więc nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak wy to uważacie, czy jest to według was scam, czy nie jest to według was scam, a mało tego wszystkiego dalej mają w zasadzie w prawo własności w regulaminie. Administrator posiada autorskie prawa majątkowe i prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego, w tym do jego nazwy, domeny internetowej, a także logotypów i pozostałych treści zamieszczonych w serwisie internetowym, albo stosowne licencje do korzystania z nich. Czyli oni mają licencję na korzystanie z tych skinów, czy nie mają tej licencji? Nie wiem, już się pogubiłem. Dajcie znać, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, no i cześć!